Okno na kulturę. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj wyglądamy przez okno na kulturę, ale tak naprawdę nie wiem, na co my dzisiaj wyglądamy. Na świat wyglądamy. Słuchaj, mówi się, że świat dzisiejszy, w ogóle świat, ma swojego władcę, to książę ciemności, mroku, szatan, diabeł. I dzisiaj wyglądamy właśnie przez okno na taki świat. A przez okno wyglądają... Łukasz Adamski, przepraszam za mój głos, ale... Tak, przepraszam za mój głos, ale katar mnie złapał, mam nadzieję, że skończy się tylko na tym. Tak. Drodzy Państwo, dzisiaj temat... Nie ma tematów łatwych, nie ma tematów trudnych. Nie wiem, czy pamiętasz, jak kilkanaście lat temu na... antenie radiowej, ale także na szpaltach mówiliśmy o tym, że trzeba mówić o szatanie, o diable, nawet waląc młotem. I jakoś przez ten czas to walenie nie było zbytnio, może było donośne, ale niewielu chciało słuchać o tym. A dzisiaj okazuje się, że ten głos o tym, że jest szatan i funkcjonuje i działa, nagle jest podejmowany w różnych środowiskach ze sprawą pewnego performansu, który dla mnie nie jest szokujący, bo ja takie rzeczy widywałem już wielokrotnie w showbiznesie przez te lata i nawet jeszcze gorsze rzeczy widywałem. Jestem tylko zaskoczony, że nagle wiele osób nagle otwiera oczy. Bo ty je widziałeś, bo zajmowałeś się muzyką metalową, ale na Grammy, czyli na muzycznych Oscarach, tego czegoś nikt jeszcze nie widział. To znaczy, wiesz, mamy oczywiście niszę, jaką jest metal, thrash metal, tak? Ty się tym zajmowałeś, pisałeś o tym książki, a mamy też popkulturę mainstreamową, szczególnie Grammys. I nagle okazuje się, że na tym Grammys występuje Sam Smith, muzyk, który jest niebinarny, który każe do siebie mówić wy. Nie chodzi, nawet inaczej. Nie potrafię tego tutaj przekazać. Ja też nie potrafię, wiesz, ale to jest tak, że on każe... Ono powiedziało. Właśnie to nie jest nawet ono, wiesz, bo to nie jest it po angielsku, nie mylić z it, tylko to jest they. On każe do siebie mówić they, wy. Znaczy, i to nie chodzi o wy, towarzyszu, wy, tylko day, tak? Dobra, nieważne, ja już nie chcę w to wchodzić, bo zaraz mnie oskarżą o kolejne fobie. Abstrahując już od tego, oto mamy Sama Smitha, który występuje na Grammy i który, co? No, który wygląda o tak, no to dobrze wiesz, jak wygląda. Jest po prostu przebrany za diabła, ale za takiego diabła bardzo kreskówkowego, takiego komiksowego, melonik, tam jakieś rogi, wystawia jęzor. Niebinarnego diabła. Tak, nie, no i cóż, no i oczywiście to wzbudziło wielką dyskusję. Senator Ted Cruz między innymi się odezwał, tak, no amerykańska prawica protestuje. Sam Smith, wcielając się w diabła na Grammy, obraził, nie wiem, 60% Amerykanów, 60% to chyba chrześcijanie w tej chwili, około, tak? 65% Amerykanów to są chrześcijanie różnych obrządków. Katolicy, protestanci, no on ich wszystkich obraził. No figura diabła jest figurą nie tylko, ale też Żydów obraził, tak? No, Żydzi też wierzą, no oni mają dybuka, mają różne inne, ale też wierzą w figurę diabła, w osobowe zło. Więc obraził ich wszystkich, zrobił to, co zrobił i teraz oczywiście, no pytanie, czy on to zrobił, bo jest satanistą, czy zrobił to, bo jest kretynem? Zrobił to, wiedział, co robi. Jestem przekonany o tym, że to nie był performance. Tylko niektórzy twierdzą nawet, że to był rytuał, ale żeby był rytuał, to trzeba dopełnić pewnych tam elementów. Nie wiem, czy tym elementem był ten znicz, w którym on występował, bo tancerki to były płomienie, tak? A on był tym knotem zapalonym. A Kim Petras, która mu towarzyszyła, tego dopełniała, tej niebinarności, tak? Ona, trudno to Państwu tutaj wytłumaczyć z anteny radiowej, te zawiłości, ale tak naprawdę one nie są zawiłe, kiedy się zobaczy ten spektakl z drona, tak, z punktu takiego widzenia, spojrzenia od góry, gdzie widać te wszystkie znaczenia, ustawienia, które były na scenie. Klatki, jeżeli chodzi o statystów, w jaki sposób oni wyglądali. To jest jedno przedstawienie Sama Smitha. Dwa, organizatorzy, tak, ktoś musiał to przygotować, ktoś musiał zapłacić za inscenizację, ktoś musiał ten scenariusz zaakceptować i włączyć w treść tego, co tam się działo. To nie jest zadziwiające, ponieważ jedne z ostatnich też wydarzeń Grammy, to była cała msza okultystyczna, gdzie występowali artyści w anturażu właśnie takim diabelskim. Bo i Madonna, o której dzisiaj będziemy mówić, wtedy też swój performance przygotowała, gdzie statyści byli przebrani za postaci demonów. Ale tak samo Katy Perry swoje przedstawiała wariacje, mówiąc konkretnie, że jest to
czysto okultystyczne. Dlaczego akurat dzisiaj sam Smith tak zdenerwował opinię? Chodzi o kolor. Tak mi się wydaje, że dopełniła tego ta symbolika kolorystyczna, diabelska. I to, co się wydarzyło przed samym tym performancem, ja do tego zaraz dojdę, co spowodowało, że sam Smith postanowił w taki sposób utwór, który jest już znany od jakiegoś czasu, Unholy, który ma swój teledysk. W tym teledysku on też zakłada ten melonik z rogami, ale w takim Moulin Rouge. To tak wygląda. Utwór, teledysk pełen perwersji seksualnej, sadomasochizmu, wulgarnego erotyzmu, pornografii wręcz. Pytanie, ponieważ stacje radiowe w Polsce grają muzykę Sama Smitha, to jest muzyka z list przebojów. To jest towarzysząca nam melodia. Nawet państwo pewnie nie wiecie, kiedy on tam śpiewa, a wy to słyszycie. Wielokrotnie mówiłem o tym, że trzeba zwracać uwagę na intencje, bo może się sączyć jak jad do ucha ze stacji radiowych. Ale mainstream, to jest taka ładna nazwa, ma to za nic, bo liczy się chart list, czyli to, co się dobrze sprzedaje i jak to się przedstawia. A przedstawia się to, akurat ta kompozycja ma dosyć taką poszarpaną linię melodyczną, ale jest osadzona w rytmie i modzie, która teraz jest prezentowana przez wykonawców pop. To jest a propos Madonny, Piers Morgan, który ma swój program bardzo niepoprawny politycznie, zresztą się chyba nazywa Piers Morgan bez cenzury, bo to jest ten Piers Morgan, którego wyrzucono z Good Morning Britain, jak pamiętasz, kiedy krytykował osobę, której nie wolno krytykować, czyli żonę księcia Harry'ego, Meghan, i wtedy go wyrzucili, wyrzucili go z programu. I on powiedział coś bardzo kontrowersyjnego, no, ale miał rację, że jego dużo bardziej przeraził wygląd Madonny i że myślę, że Halloween jest w październiku. Ale wiesz, ja już nie oceniam takich spraw, bo kwestia już jest tych operacji estetycznych. Natomiast wiesz, zabiegów. Tak, bo wiesz, bo to jest zawsze pytanie, tak, to jest też zawsze ten, może nie tyle spór, ale dyskusja, którą toczymy, bo ja mam takie wrażenie, wiesz, ja dlatego użyłem tego słowa brzydkiego, że ci ludzie może nie są do końca świadomi tego, co robią, już mówiąc ładnie, bo ja mam takie wrażenie, że wiesz, ten satanizm ich na scenie nie jest teologicznym satanizmem. To znaczy, żebyś mnie zrozumiał, nie twierdzę, że wolno robić takie rzeczy, że powinno być społeczne przyzwolenie na czczenie kogoś, za kim stoi czyste zło, tak? No bo jeżeli szatan jest odwrotnością Jezusa, to jeżeli Jezus ma przesłanie, z którym trudno polemizować, znaczy trudno mówić, że Jezus ma przesłanie, które jest negatywne. Nawet ci, którzy mają problemy, czy którzy są antyklerykałami, nie mogą odmówić przesłaniu Jezusa czystej dobroci. Odwrotnością tego przesłania jest szatan, który jest czystym złem. Ale wiesz, ja mam takie wrażenie, że ci ludzie czczą tego szatana, po pierwsze dlatego, że oni też w ogóle nie znają teologii. Dla nich ta postać tego szatana, tego archetypu zła, archetypu szatana, nie jest postacią wyjętą z Biblii, bo oni Biblii już nie czytają, tylko to jest postać właśnie wyjęta z popkultury. Postać oswojona przez popkulturę w sposób taki bardzo miękki, bardzo, bardzo słoneczny. Ale ja też myślę, że jeżeli byśmy mieli głębiej w to wchodzić, to jeżeli ktoś jest skrajnym egotykiem i narcyzem, a większość tych muzyków jest, to oni czczą coś, co stoi za tym narcyzmem. Bo co stoi za tym narcyzmem? Sprzeciw wobec, znaczy uwielbienie samego siebie, tak? Czyli sprzeciw wobec siły wyższej, jaką jest Bóg, tak? Bunt przeciwko Bogu. Stawienie siebie w miejsce Boga, no tak, oczywiście. No to wiesz, to ci ludzie, którzy postawili sami siebie, ci ludzie, którzy postawili sami siebie w miejscu Boga, ci ludzie, którzy zostali przez nas postawieni w miejscu Boga jako ci celebryci, oni celebrują coś, co za tym stoi, tak? Więc celebrują po prostu taką wersję satanizmu. Kiedyś, kiedy rozpoczynałem słuchanie muzyki, rozpoczynałem, tak jak pewnie większość fanów muzyki, od brzmień delikatnych. Pojawił się The Beatles, tak, Status Quo. No takie brzmienia, które potem przerodziły się w muzykę black death metalową, grindcore'ową. Czyli w miarę jedzenia, na przykład potraw nieprzyprawionych, chce się mocno przyprawione, ale nie przyprawione cukrem, tylko przyprawione na przykład chili. I coraz bardziej chce się jeść te pikantne i w końcu delektuje się tylko pikantnością. A potem, gdy ktoś chce spróbować mojego posiłku, jest przerażony tym, co dotyka, bo go to pali. Podobnie jest właśnie z popkulturą i z muzyką, wejściem w ten świat na początku, gdzie artyści wyglądają delikatnie, widzimy ich w programach Voice of Poland, starają się być gwiazdami, dopiero powoli są stylizowani, a kiedy się już ustylizują, stają się gwiazdami, wypowiadają się na tematy poważne, chcą dokonywać apostazji, chcą być głosem społeczeństwa, głosem pokolenia i przede wszystkim
przede wszystkim pokazywać kierunek, którym sami kroczą. Tak jest w przypadku Sama Smitha i Kim Petras, bo to jest wizja człowieka, którego my tutaj w Polsce tak naprawdę jeszcze nie znamy. Ta wizja gdzieś tam się przetoczyła w różnych protestach, różnych środowisk, tak zwanych wykluczonych, ale tutaj w muzyce ona jest w blichtrze pieniędzy, tych, którzy sponsorują takie gale i którzy chcą, żeby dzisiejszy świat właśnie w taki sposób wyglądał. Czy wizja Sama Smitha, wizja diabła, szatana, którą przedstawiał, jest wizją groteskową, jest wizją komiksową? Szatan ma wiele odcieni. Dla każdego różny. Dla niektórych w ogóle się nie pojawia i nie chce być widoczny i działać z ukrycia. Ale kiedy już się pojawia, dla każdego ma swój wizerunek. Ale wiesz, bo to jest, ja ci tutaj wejdę jeszcze w słowo, bo wiesz, problem też jest taki, że oczywiście można powiedzieć, kto ogląda dzisiaj Grammy. No. Nikt nie ogląda. Ja nie wiem, kto ogląda Grammy. Tak? To jest bardzo specyficzna chyba publika. Natomiast to, co się pojawiło na scenie, na pewno jest oglądane na TikToku, na Instagramie i młodzi ludzie, jak Smith jest chyba kochany przez młodego odbiorcę. On jest słuchany, sam Smith jest gwiazdą. Tak. Więc oni go oglądają na tym TikToku. I teraz wiesz, popkulturowe pokazanie szatana nie jest moim zdaniem złe, o ile szatan przegrywa. I to, co zawsze, wiesz, ja dlatego zawsze bronię tych filmów hollywoodzkich, nawet tych najgłupszych, gdzie jest pokazana jakaś forma opętania, bo ten ksiądz, tak, jest tym, który na końcu wygrywa. Więc wiesz, ja nie sprzeciwiam się tej wizji nawet popkulturowej, tak, no bo to, co ja zawsze mówię, że nawet te najgłupsze filmy o egzorcyzmach, nawet te najbardziej infantylne, te, które mają końcówkę wyjętą z filmów akcji, tak? To są filmy, które jednak pokazują, że ten szatan ma zgnieciony łeb na końcu. Przez księdza, przez kogoś innego. Ten szatan przegrywa. Oczywiście masz jakąś tam transgresję, która się pojawia nawet w moim ukochanym South Parku, tak? Gdzie ta postać szatana też jest i ona przez ileś tam odcinków jest oczywiście ośmieszana bardzo. I to jest kontrowersyjne. Ja nie przeczę, że to nie jest, tak? Znaczy to jest kontrowersyjne. Natomiast jest zachowany jakby pewien kod kulturowy, który my mamy w judeochrześcijańskiej cywilizacji, tak? Czyli jednak widzimy, co wygrywa, a co przegrywa. Natomiast tutaj Sam Smith na scenie, w tych ciuszkach, w tym czerwonym stroju, on naprawdę oswaja zło i robi to w najbardziej mainstreamowym miejscu, jakie można sobie wyśnić. To tak jakby ktoś nagrali. A może to zło już zostało oswojone, dlatego się tak pokazuje. Może już jest przyjęte w takim wizerunku i ono tak naprawdę nie drażni. Bo kogo naprawdę ten wizerunek drażnił? Prawicowe środowiska. No tak, znaczy prawicowe środowiska, wiesz, myślę, konserwatywne. Myślę, że osoby, wiesz... Chrześcijańskie też nie do końca. Problem jest inny, że właśnie na Grammy chyba była żona, pierwsza dama, że była żona Joe Bidena, katolika. I wiesz, środowiska katolickie, lewicowe, myślę, że też mogą być tym obrażone. To znaczy każdy, kto... Wiesz, bo w Stanach Zjednoczonych to jest specyficzny kraj. To jest... Katolicyzm jest też specyficzny. Katolicyzm w Stanach Zjednoczonych w wymiarze politycznym jest bardziej lewicowy. No bo katolicy, już o tym rozmawialiśmy kiedyś, katolicy byli przez tych łaspów, tak? Przez protestantów, którzy wyrośli z antypapizmu, byli też prześladowani. No wiesz, w Stanach Zjednoczonych katolików, Ku Klux Klan prześladował czarnych, Żydów, katolików też. Dlaczego? Bo byli papistami. I wiesz, katolicy prześladowani przez protestantów, którzy byli związani z tymi zborami agresywnymi protestanckimi, które to otoczyły prawicę amerykańską, to spowodowało, że wielu katolików poszło na tą drugą stronę. No i plus też sam katolicyzm. No wiesz, jeżeli taką dygresję można zrobić, katolicy, dla naszych słuchaczy, katolicy, dlaczego księża katoliccy szli pod rękę z Martinem Lutherem Kingiem, Marlonem Brando, Paulem Newmanem w obronie praw Afroamerykanów? No bo trzeba było bronić praw Afroamerykanów, trzeba było bronić praw prześladowanych ludzi. I katolicy stali przy nich. Więc wiesz, katolicyzm jest specyficzny, ale myślę, że katolicy również powinni być oburzeni tym, co zrobił Smith, bo Smith oswaja coś, co jest czystym złem, nawet jeżeli to jest jasełkowy satanizm, jak to powiedział pewien duchowny w Polsce. Do rozmowy wracamy po muzycznej przerwie. Okno na kulturę. Pozostajemy w temacie niesławnego występu duetu Sama Smitha i Kim Petras podczas gali Grammy. To, jeżeli chodzi o samą wizualizację, to jest jedno podejście, ale jest drugie podejście dotyczące tekstu. Wyobraźmy sobie, że Sam Smith i Kim Petras występują w odcieniu błękitu, tylko w takim kolorze i bieli.
ale grają ten sam utwór z tym samym tekstem Unholy. Czy to by wywołało oburzenie? Wydaje mi się, że nie. Ponieważ mało kto zwraca uwagę na teksty utworów, mało kto teraz zwraca uwagę na tego typu przesłanie i intencje. W tym przypadku to, co zobaczyliśmy, czyli ta wizualizacja szatana, miała mocne połączenie z samym tekstem. Sam tekst można gdzieś tam odłożyć, chociaż ja widzę wielką groźbę. Tekst jest erotyczny, tekst jest pedofilski, tekst jest pornograficzny, tekst jest hedonistyczny i obrzydliwy. Mhm. Także nie będę nawet przytaczał tutaj słów z tego tekstu. I to oczywiście bez ani jednego słowa tak zwanego wulgarnego. Tak sprytnie jest ten tekst przekazany. I on jest grany w stacjach radiowych. W Polsce państwo ten utwór słyszycie w różnych stacjach. Jedziecie sobie samochodem do pracy, pijecie poranną kawkę, a tu Sam Smith wam takie teksty śpiewa do ucha, że naprawdę byście się musieli przykryć kołdrą dosyć mocno, gdybyście zrozumieli, co jest. No to może jest szczery teraz. No to zobacz. No to może w takim razie nakładając to... On jest szczery, on wie, co robi według mnie. Wie, że proponuje alternatywę, czyli wizję świata szatańską. Ostatnio mówiłem o Rianie, że mówiła do dzieci, żeby słuchały szatana, bo im dam sukces, a Jezus im nie da sukcesu. No naprawdę tak powiedziała. Tak, naprawdę tak powiedziała na Barbadosie do dzieci w wieku przedszkolnym. No ona się modliła i Pan Jezus nic jej nie dał, a jak zwróciła się do szatana, to w końcu otrzymała bogactwo. Więc te przekazy może u nas w Polsce zbytnio do mediów nie trafiają przy okazji prezentacji piosenek tych artystów. Nie ma takiego dopełnienia. Nie jest to pokazane. Są w telewizjach, w tych śniadaniowych czerwone dywany. Jest omawiane to, jak celebryci żyją, w jaki sposób zachowują się na wakacjach, jak jedzą i w co się ubierają, a nie ma tego przekazu okultystycznego, który za nimi idzie i który dla nich nie jest czymś tajemnym. To nie jest schowane. Kiedy spojrzymy, wejdziemy na stronę tych artystów, kiedy zobaczymy ich wypowiedzi, w jakim środowisku oni brylują, to nie jest tajemnicą. To jest ukazane. I to jest ta rzeczywistość. Więc twoje pytanie odnośnie tego, czy ono oswaja publiczność, być może z takich krajów jak Polska, bo już publiczność ta w Stanach Zjednoczonych, która chce takie rzeczy oglądać, w Europie Zachodniej, nawet i na kontynencie Ameryki Południowej, gdzie jest to bardzo mocno już spopularyzowane, czy Australii, czy nawet i Chin. To jest zadziwiające. Nawet Chin, gdzie ten przekaz jest odblokowany tego typu, jest rzeczywiście no chyba już nie promowaniem, a tylko grzebaniem się we własnym sosie i w nim promowaniu się. Cały problem też z tym samym Smithem będzie miał wymiar polityczny, bo ja już jestem przekonany, że w mediach rosyjskich ten obraz satanizmu na Oscarach muzycznych jest eksploatowany. Wiesz, bo zobacz, że Władimir Putin buduje swoją, to też jest oczywiście na oddzielną gdzieś tam rozmowę, ale tak dygresyjnie o tym powiem. Władimir Putin buduje swoją narrację na tym, że on jako przedstawiciel wierzącej Rosji prawosławnej będzie wyzwalał świat, będzie wyzwalał Europę od satanizmu i nazizmu, tak? Nazizmu, wiadomo, musi być ten nazizm, no bo cały czas mit wielkiej wojny ojczyźnianej, Związku Sowieckiego, który pokonał nazizm, więc każdy wróg dzisiejszej Rosji musi być wrzucony w objęcia nazizmu. Nazistami są Ukraińcy, teraz Ramzan Kadyrow, czyli przywódca Czeczenów, tych proputinowskich, powiedział, że będzie również, że trzeba Polskę wyzwolić od nazizmu, ale też satanizmu. To jest bardzo ważne, tak, co propaganda rosyjska mówi. Mówi, kraje zachodnie są zatopione w satanizm. I teraz ten Smith na tej scenie daje paliwo, to znaczy dopuszczenie Smitha na tą scenę, tak, na Grammy, żeby on był w tych fatałaszkach satanistycznych, daje paliwo Władimirowi Putinowi w jego wojnie przeciwko no Europie Zachodniej, przeciwko całej cywilizacji. No nie chciano, żeby się ukrył szatan, tego pokazano, tak, by gdzieś tam szedł ukryty. Wracając do firm modowych. Według mnie rzeczywiście cały ten przemysł jest przesiąknięty stylizacją Sama Smitha i szczerze mówiąc tego rodzaju promocją, bo widać to na wybiegach, widać to jeżeli chodzi o różne kreacje, że często motywy okultystyczne i satanistyczne są tam używane, one tam funkcjonują. Bo Sam Smith do przemysłu modowego w utworze Unholy właśnie się odnosi, ale w kontekście wsparcia, że to jest
jedno ciało. A skoro jedno ciało, to także ciało tego przedstawienia, które tam się pojawiło, czyli diabła. Wiesz, i tak jak mówię, no cały czas zastanawiam się, na ile to jest świadome teologicznie, a na ile to wynika po prostu z postawienia w miejscu Boga samego siebie, tak? Bo, wiesz, granie tymi symbolami, widzisz, to się też strasznie zmieniło w ostatnich latach. Nawet jak to się strasznie zmieniło w ostatnich latach, tak? Bo to się zinfantylizowało, tak jak wszystko się infantylizuje bardzo. I kiedy widzisz te choćby horrory z lat 70., nawet jak spojrzysz na Dziecko Rozmary, tak? Gdzie po jakimś czasie Roman Polański przekonywał, że to w ogóle nie jest film o szatanie, tylko o chorobie psychicznej, tak? On sam chyba w pewnym momencie przestraszył się tego, co ten film zaczął wywoływać, bo no, ja nie wierzę akurat w to tłumaczenie, tak? Dla mnie to jest horror o szatanie, tak? Który się rodzi, antychryście. Natomiast sam Polański w pewnym momencie mówił, nie, ja nie wierzę, ja jestem w ogóle agnostykiem, to są bzdury dla mnie wszystko. Natomiast wiesz, to było to traktowane poważnie. Teraz wracamy do tej dyskusji, którą niejednokrotnie prowadziliśmy i znów się powołam na skandalistę Howarda Sterna, który powiedział, że kiedy nie ma żadnych tabu, no to wszystko wolno i to przestaje mieć sens. I wiesz, ja myślę, że oni zaczynają dochodzić do ściany, bo co będzie dalej? To Smith zrobił coś, czego jeszcze faktycznie nie zrobiono nigdy w mainstreamie otwarcie. Nie przebrał się w strój diabła na rozdaniu Grammy. Czegoś takiego jeszcze nie było. Abstrahując od tego, co jest w tekstach, co nie jest w tekstach, nigdy nikt nie zrobił czegoś takiego na Grammy. Więc teraz ktoś musi przebić Smitha. Jak go przebije? Pornografizacja już była wprowadzona. Miley Cyrus latała półnaga, czy prawie naga na jakiejś kuli, tak, wielkiej. To też chyba na Grammy latała. Czy to w teledysku było? Ale też to potem pojawiało się jako inscenizacja Madonna, koncertu. Zobacz, Madonna w latach 80. zbudowała wizerunek dziewicy nawiązującej do Maryi. I jednocześnie, wiesz, no cała piosenka Like a Virgin, tak, która ma podtekst pedofilski, wręcz seksualny, czym była? Było łamaniem tabu tego. To zrobiła Madonna. 20 lat później, czy 30 lat po tej piosence, bo to były lata 80, pojawia się szatan na scenie. Co będzie dalej? No, dalej. Pojawią się szatani jako widownia. No tak, ale wiesz, to w pewnym momencie już będzie nudzić, nie? Bo to jest też, wiesz, zawsze... Nie, szatan chyba się sobą nie nudzi. Nie, ale wiesz co, ludzi to zacznie nudzić, wiesz? Bo w pewnym momencie to skandalizowanie dojdzie tak daleko, że ludzie będą chcieli odbicia jakiegoś, tak? Ale wiesz, to co ty powiedziałeś, jeżeli będziemy wchodzić oczywiście na podłoże teologiczne, to jest to, co ty powiedziałeś, co też zawsze mnie przekonywało, że to, co mówił, nie pamiętam, chyba Chesterton, tak? Że największą sztuczką szatana było wmówienie ludziom, że nie istnieje. Tak? Bo to jest największa siła. Znów, i teraz jeżeli mówimy... Ale potem będzie szatan siebie zjadał. Pamiętasz Marilyn Mansona? Co się stało? Doprowadził go do momentu tej wizualizacji krwawej w środowisku rockowym, metalowym, a kiedy już szedł w popkulturę, to już został ucięty. To już diabeł poświęcił swojego na swoim ołtarzu. Już takiego wizerunku nie chciał, bo chciał takie miłe wizerunki. I lepiej mu przechodzić przez ładne uśmieszki i pastelowe kolory, niż przez taką orgię obrazów czerwonego, które się kojarzy z krwią i z płomieniem piekielnym, że to może jest zbyt agresywne. A być może właśnie dzisiaj już na tyle się odkryło społeczeństwo światowe, globalne, że go to nie bulwersuje, wręcz przeciwnie, hipnotyzuje, bo jeżeli spojrzymy na takich artystów jak Michael Boreman, to artysta, który swego czasu stworzył serię obrazów przedstawiających dzieci z odciętymi kończynami, zakrwawione i nawet zjadające swoje części ciała, czyli kanibalizm, co teraz jest stawiane w świecie mody jako przykład, nie surrealizmu, ale przykład modowy do kreacji różnych performance'ów, czy też cykl 5 filmów Matthew Barneya, The Cremaster Cycle, noszących w sobie niby taki temat procesów stworzenia, ale niezwykle wulgarnych, kanibalistycznych i wypełnionych krwią i okrucieństwem. One powstały w latach 94-2002, a teraz są brane jako przykład w świecie mody do projekcji nie tyle serii modowych, ale wystroju tych wszystkich wybiegów, bo to są przedsięwzięcia, misteria, niczym okultystyczne rytuały, to co się dzieje na wybiegach. My się nieraz śmiejemy, bo mężczyzna został ubrany tak, a tak na tych wybiegach, że coś tam się dzieje śmiesznego i odrealnionego, ale ma to ten swój zamysł,
przedstawienia tego świata celebrytów dla celebrytów. Ale wiesz, to jest też, bo no, nie widziałem później wypowiedzi żadnej Sama Smitha już po tym Grammy, ale też jakoś specjalnie tego nie śledziłem. Natomiast Piers Morgan, o którym tutaj mówiliśmy, zaprosił do swojego studia między innymi właśnie komentatorkę Lauren Chen. Ona z pozycji konserwatywnych o tym mówiła. To można na YouTubie znaleźć. I Trippinga Jupitera, który jest właśnie muzykiem drag queen. I ten Jupiter, nie wiem, czy on, czy nie wiem też jak o nim mówić, ale bronił Sama Smitha, był tym adwokatem Sama Smitha. No i wiesz, no i Piers Morgan pyta go, mówi, no dobrze, no a mówi, dlaczego nie zrobiliście czegoś takiego, nie wiem, z Koranem na przykład, tak? Jaki? Chcecie być bardzo kontrowersyjni, transgresywni, no to zróbcie coś takiego z Koranem. Tłumaczenie tego obrońcy, tego adwokata Sama Smitha było no żenujące, tak? Oczywiście poszedł w stronę, no tak, ale Kościół mówi w pewnym momencie, no ale Kościół tutaj ma skandale pedofilskie, tak, ze sobą i dlatego my tutaj atakujemy, co jest też absurdem zupełnym, bo oni to zrobili na scenie w Stanach Zjednoczonych, gdzie Kościół katolicki nie jest większością, gdzie protestanci i zbory protestanckie są większością. Natomiast on go wtedy, wiesz, on go wtedy zapytał o inne grupy wielkie społeczne czy organizacje, które w swoich kręgach, szeregach mają afery pedofilskie. Więcej, on powiedział co innego, Piers Morgan. Mówi tak? Mówicie o aferach pedofilskich Kościoła katolickiego, a radykalni muzułmanie ścinają głowy, tak? Mordują. I terroryzm czy radykalny islam jest tolerowany w państwach islamskich, więc też mieliście powód, żeby zaatakować Koran. Więc dlaczego tego nie robicie? Dlaczego nie atakujecie Koranu, tylko atakujecie Biblię? No i wiesz, oni nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie. A odpowiedź jest bardzo prosta. I to jest też pytanie, które zawsze można zadać Darskiemu. No, dlaczego nie spalił Koranu na scenie? Oczywiście, on zawsze może się tłumaczyć tym, że w Polsce 80% ludzi jest katolikami. Tu nie ma muzułmanów, tak? Że gdyby był w kraju z większością muzułmanów, to by mógł tak zrobić. No nie, nie zrobiłby tak, bo wie, jakie są konsekwencje tego, jeżeli naplujesz na islam. I to są ludzie, którzy są po prostu tchórzliwi. Wiesz, to jest też niesamowite, że oni są zwykłymi tchórzami, bo plucie na katolików i na chrześcijan jest najprostszą rzeczą, jaką możesz dzisiaj zrobić. Ale przez to też można pociągnąć za sobą masy, ponieważ odbiorcami tej twórczości przecież nie są chyba katolicy czy chrześcijanie, kiedy widzą taki bezpośredni przekaz, ale ci, którzy właśnie uderzają w chrześcijaństwo, albo może ta warstwa taka zupełnie niezdefiniowana, która może w stronę właśnie szatańską pójść i wchłonąć cały ten przekaz, a potem go afirmować. Zostajemy przy tym temacie, chociaż Sama Smitha już zostawiamy w spokoju, niech sam się zastanowi i w sumieniu odpowie, o ile ten głos się przedrze przez tę warstwę pudru i czerwonego koloru. Okno na kulturę. Wracamy na antenę. Ostatnie wejście, wspomniałeś Madonnę. Słuchaj, zostańmy przy niej teraz. Nie wiem, czy oglądałeś, pojawił się taki materiał wideo, a także zdjęcia Madonny ostatnio. Nie mówię o jej wizualizacji na Grammy, tutaj już określonej przez pewne środowiska, ponieważ ona w materiale opublikowanym na swoim kanale wideo, przygotowanym dla pewnego tytułu prasowego, Vanity Fair, tam pojawiła się w stylizacjach i w pewnym odniesieniu biblijnym, zwłaszcza do Ostatniej Wieczerzy. Madonna pojawia się jako ta, która bluźni z Matki Bożej, ma przed sobą serce, to jest na okładce Vanity Fair, serce Matki Bożej bolesne, gdzie są wbite miecze, 7 miecze boleści, to 7 tych ran. I Madonna tutaj jeszcze na koniec materiału wideo, który prezentuje, wygłasza taki manifest duchowy, ideologiczny, szatański. I jest to przekaz bardzo mocno powiązany z tym, co Sam Smith zrobił w przestrzeni telewizyjnej i rozdawania nagród. To Madonna zrobiła w przestrzeni już modowej i w przestrzeni związanej z tymi, którzy chcą ją dalej uznawać za jakąś kreatorkę. Pojawiła się w stylizacjach, które nawiązywały do jej przeszłości, gdzie w kompozycjach odwoływała się do tej współczesnej swojej wizji, ale to było takie dosyć ukryte. Można to było interpretować na wiele sposobów. Madonna rusza w trasę koncertową, którą nazwała The Celebration.
I te kreacje, które tutaj pokazała, one będą wykorzystywane podczas tej trasy koncertowej. Vanity Fair opublikowało swój pierwszy europejski numer specjalny Icon Issue. To taki efekt współpracy wielu redakcji międzynarodowej tego magazynu. I tutaj nieprzypadkowo wydaje mi się, że gwiazdą została Madonna. Widziałeś tę jej stylizację? Widziałeś, jak ona wygląda? To jest Sam Smith w wersji zdjęciowej. Ten sam hedonizm, ta sama wulgarność, ten sam taki akcent pornografizujący i szydzący z wiary, szydzący z ostatniej wieczerzy. Ona jest Chrystusem w tym wizerunku stołu hedonistycznego, a w wizerunkach takich ikonicznych też wciela się wizerunek Matki Bożej. A wszystko jest przedstawione w takiej perwersji, bardzo mocnej, tak, seksualnej. Tylko wiesz, Madonna już to robiła dawno i Madonna po prostu upadła w tym swoim skandalu i w tym skandalizowaniu. Madonna jest strasznie nudna, no to jest problem też Madonny, więc ona robi te rzeczy. Ale kogo to dzisiaj już nawet oburza? Powiedz, no wiesz, to o czym, wiesz, dzisiaj, jeżeli chcesz być bardzo transgresywny, to robisz to, co wokalista The Cure, o którym mówiliśmy, tak? Że idziesz tą drugą stronę. Chcesz dzisiaj być skandalistą, to pokazujesz krzyż. I to na poważnie. Chcesz być skandalistą dzisiaj, w dzisiejszym świecie, i nie mówię oczywiście o świecie, bo cały czas jesteśmy bardzo europocentryczni, amerykocentryczni, tak? Patrzymy na nas jako na jakąś kolebkę. My nie jesteśmy już kolebką cywilizacji. Afryka, Ameryka Południowa, Azja. Tam kwestia religii pulsuje cały czas. To nie jest tak, że ludzie porzucili religię. To my w Europie porzuciliśmy religię, bo w Stanach też ta religijność jest jeszcze ważna. Zobacz, w Europie w ogóle nie ma dyskusji na temat tego, co zrobił Smith. W Polsce nie ma w ogóle dyskusji. My mamy tą dyskusję, bo nas to obchodzi. Nikogo to nie obchodzi. Ale już są polscy celebryci, którzy ubierają się w te marki, które lansują okultyzm, więc mogliby się zastanowić i na przykład z nich zrezygnować, a nie w dalszym ciągu je promować. No dobra, ale wiesz, w Polsce jeszcze uderzanie gdzieś w katolicyzm jeszcze daje jakąś popularność. Coraz mniejszą, bo jest problem laicyzacji głębokiej, tak? Bardzo się laicyzujemy, młodzi ludzie szczególnie, więc oni też tego paliwa antykatolickiego nie będą niedługo już mieli. Natomiast Madonna, no to jest upadła gwiazda. Znaczy inaczej. Bo to jest pewnie cały czas utalentowana piosenkarka. Natomiast to jest upadła skandalistka. To jest skandalistka wyjęta z lat 80. i 90. Nikogo już nie oburzają rzeczy, które robi Madonna. Oburza może jej wygląd, bo zaczyna przypominać Mickey Rourke po prostu. To jeżeli chodzi o tę zewnętrzność, ale jeżeli chodzi o afirmację przekazu, intencji, to jednak jest bardzo blisko takich artystek jak Rihanna, Beyoncé czy celebrytki Kim Kardashian. Ta oczywiście odcięła się od tych wszystkich i nie chce z tym być utożsamiana, no ale jednak w pewnej momencie była, jak Lady Gaga, tak, jak Fergie, jak wiele artystek amerykańskich i europejskich, które jednak promują ten sznyt tak zwany, proponowany przez Madonnę. Bo zobaczmy, w co jest ubrana. W co jest ubrana Madonna? Ubrana jest w kostiumy Polki, Katarzyny Konieczki z Sopotu, która właśnie projektuje takie bardzo mocne kreacje dla artystów, jak Lady Gaga, jak Beyoncé, ta słynna uprzęż Beyoncé, jak siedzi na szklanym koniu z ostatniej płyty. To jest właśnie ta kreacja. A w tym utworze do tego obrazu Beyoncé śpiewa o własnych doświadczeniach erotycznych, jakie przeżywa, jak hedonistycznie powinna je przeżywać każda kobieta. I robi też ubiory dla Behemota i Adama Darskiego w Polsce. Tak zwane uprzęże do ust, które wykorzystywała Lady Gaga. I tutaj stworzyła całą kolekcję dla Madonny. Jest ten przemysł jednak okultystyczny, ten mroczny, mocno w to wprzężony. A tylko powiem, że tworzyła także dla polskich artystów projekty, bo ten pierwszy spopularyzowany potem przez Lady Gagę stworzyła dla Justyny Styczkowskiej przy okazji płyty 15. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, Justyna Styczkowska miała taką koronę wtedy na głowie, taki czepiec. To było w klipie Sanktuarium. Nie twierdzę, że artyści mają nie korzystać z dorobku różnych stylistów. Ale wydaje mi się, że w tym wszystkim intencje, bo sama projektantka Katarzyna Konieczka wiele mówi, skąd się mrok wziął w jej życiu. Że to kwestia baśni Grimm i tak dalej, fascynacji i przejścia przez różne progi dojrzałości, wejście w to. Ale gdzie pojawiają się elementy, które jednak wchodzą w to, co jest takie niebezpieczne. Czyli w przestrzeń wiary.
no one powodują, że ten odbiór nie będzie odbiorem influencerskim, nie będzie odbiorem artystycznym, nie będzie performancem, ale jednak będzie atakiem. No tak, tylko wiesz, to, że myślę, że Beyoncé nie jest świadoma tego, że nosi sukienkę kogoś, kto robił dla tego Darskiego. Tak? No oczywiście, wiesz, to ale też pokazuje chodzi. Jakby świat, w którym przebywa wiesz, dany projekt. Beyoncé ma równie dużo wypowiedzi o tym, że jest chrześcijanką, jak pewnie tych, których... Bo, wiesz, problem tych celebrytów jest taki, że oni nie są zbyt mądrzy. I oni biorą różne rzeczy z różnych kultur i to mieszają. Rihanna, to co powiedziałaś, ja nie słyszałem tej wypowiedzi, no ona jest szokująca w kontekście w ogóle Afroamerykanów, bo w Stanach Zjednoczonych Afroamerykanie, oni nie uderzają w swoją wiarę. Znaczy Afroamerykanie, wskaźnik religijności, chrześcijaństwa u Afroamerykanów jest znacznie wyższy niż u białych. I wiesz, i Afroamerykanie raczej nie uderzają. Oni mają gospel swój. Oni mają jednak całą tradycję, z której wyrośli i to jest chrześcijańska tradycja. Więc to jest szokujące, co mówi Rihanna. Ale wiesz, no tak jak mówię, no to jest zabawa pewnymi elementami i oni do końca nie są świadomi, wiesz, czym się bawią, co oczywiście ich nie usprawiedliwia. Tyle, że no, oni dojdą do pewnej ściany. Ja dlatego tak bardzo ubolewam, że jednak Kanye West oszalał, tak? Że Kanye West wychwala Hitlera. Mógł być głosem, przestał nim być. Mógł być głosem, bo w pewnym momencie Kanye West nagrywa świetną płytę Donda, którą ja do tej pory słucham i ją uwielbiam. Płytę z przekazem chrześcijańskim, płytę z przekazem antyaborcyjnym, a później Kanye West szaleje i chwali Hitlera. Coś się dzieje mu z głową, więc wiesz, to jest też problem, ale zobacz, nawet jeżeli oderwiemy Kanye'ego Westa od tych szaleństw, które ostatnio miał, to zobacz, że on starał się być skandalistą, idąc w tą stronę, o której ja mówię, bo dzisiaj krzyż jest kontrkulturą. To jest kontrkultura prawdziwa. Chcesz być skandalistą? Bierzesz krzyż do ręki i z nim idziesz. Wtedy jesteś skandalistą. W świecie laickim, tak? A nie plując na ten krzyż, bo wszyscy to robią. Co to za skandalizowanie w ogóle? Ale to jest też wprowadzanie jednak symboliki w świat, który tej symboliki nie miał, albo ona była tajemna i była zupełnie też nieznana. Teraz może jest nieznana, ale przestała być tajemna, bo tak jak tu mówię, kostiumy Polki na ciele Madonny, ale jednak stylizacja B. Akerlund, jej mąż też tutaj robi sporo w tym przemyśle, to jest aktywistka modowa, funkcjonująca na styku świata filmu, mody i muzyki. I ona tutaj właśnie wprowadza te wszystkie akcenty. Ona jest okultystką, wręcz satanistką. To jest jawne na jej profilach, ale ona działa jako projektantka, nie dla marek, które sprzedają się bardzo drogo. Nie każdego na to stać, tak? Bo możemy tu mówić, raczej akcentować i prosić celebrytów, żeby opamiętali się i zobaczyli, w jaki świat chodzą. Ale ona projektuje dla takich firm jak IKEA. Więc tam wchodzi ta symbolika. Jeżeli ja wchodzę do galerii, wchodzę do sklepu i widzę koszulki z ikonami Matki Bożej, z wyłupionymi oczami, to jest na koszulkach, do sprzedaży. Jeżeli ja widzę symbolikę, która tam się pojawia rodem z horrorów, gdzie pełni tą swoją funkcję i okazuje się, że w świecie okultystycznym również jak trzy szóstki, jak pentagramy, okay, i to jest na torebkach, no to widzę, że jednak to wszystko przechodzi w tę codzienność. Ale tak? Wiesz, jak traktujesz tych ludzi, mierzysz ich swoją miarą. Ci ludzie są niewierzący w większości przypadków. Dla nich nic nie znaczy 666, poza tym, że to jest fajny symbol z popkultury. Większość, wiesz, bo czym innym, ja zawsze będę się upierał, czym innym jest satanizm Larsa von Triera, który wierzy w istnienie Boga, ale on chce się buntować przeciwko temu Bogu, a czym innym jest coś, co się nazywa satanizmem. Nie twierdzę, że to jest, bo cały czas sprzeciwiam się temu, co zrobił Smith i mówię, że to jest oswajanie z pewnym złem, ale ci ludzie nie są ludźmi wierzącymi, rozumiesz? To znaczy, dla nich ta Maryja na koszulce to jest dokładnie to samo, co Thor. To jest dokładnie to samo, co Dionizos na koszulce. Dla nich to jest po prostu... Ale Dionizos nie ma wyłupionych oczu. No dobrze, no ale no to obejrzysz Thora i zobaczysz, co się dzieje z greckimi bogami tam, kiedy ostatnio Zeus, grany przez Russella Crowe'a, jest pokazany jako skończony kretyn, tak? No więc wiesz, więc to jest w ogóle chyba greckie słowo kretyn. Więc dla nich to nic nie znaczy, rozumiesz? To też chodzi o to, że krzyż, że chrześcijaństwo, oni oczywiście mogą uderzać w to, tak jak to robi Smith, bo wie, że oburzy ludzi, wie, że amerykańska prawica zrobi mu darmową reklamę, ale dla tych ludzi to nic nie znaczy po prostu, bo dla nich to są puste symbole, bo to jest martwa cywilizacja, bo Europa jest martwa, to jest skorupa, to jest martwa duchowo kraina, która po prostu nie ma już nic do zaoferowania światu. Nie ma wyciętych oczu. Europa ma wyciętą duszę i oczy. Wszystko ma wycięte.
Doktor Frankenstein, tak każdy z tych artystów mógłby o sobie powiedzieć, a niektórzy nawet piszą w mediach, że właśnie takimi są. Ale jedno nas łączy. Dzisiaj, drodzy państwo, uderzyliśmy młotem bardzo mocno, by powiedzieć, że szatan istnieje. Chciał się dzisiaj skryć, ale mu się nie udało. Dziękujemy państwu za uwagę. Łukasz Adamski, jeszcze raz przepraszam za głos. Grzegorz Kasjaniuk. Do usłyszenia. Okno na kulturę.